Witajcie! Dziś pokażę Wam przepyszne i szybkie danie, ale na początku kliknij subskrybuj, aby być na bieżąco. Zapraszam! Na początku 220 g kiełbasy kroję w talarki. Jedną średniej wielkości cebulę kroję w kostkę. Dwa ząbki czosnku drobno siekam. Kiełbasę należy chwilę podsmażyć na niewielkiej ilości oleju. Następnie dodaję cebulę, czosnek i smażę kilka minut od czasu do czasu mieszając. Po tym czasie dodaję puszkę pomidorów i doprawiam do smaku solą, pieprzem, słodką papryką, pieprzem cayenne i kopiastą łyżeczką bazylii. Wszystko dokładnie mieszam. Przykrywam i duszę około 15 minut od czasu do czasu mieszając. W międzyczasie 200 g makaronu rurki gotuję w osolonej wodzie według instrukcji na opakowaniu. Sos jest już gotowy, więc dodaję do niego ugotowany makaron i wszystkie składniki dokładnie mieszam. Następnie wykładam na talerz i danie jest gotowe. Ja życzę Wam smacznego i zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału.